Dzisiaj pokażę Tobie, jak zrobić pysznego tatara z łososia, który będzie królem na każdej imprezie. Oczywiście głównym składnikiem tego tatara jest łosoś. Więc bierzemy naszą rybkę, osuszamy ją tak szybko jak ja kufel z piwem, kiedy przez okno zobaczę nadjeżdżającą moją starą. Po czym odcinam skórę i wyciągam ości z ryby. Jakoś one nie smakują mi w tym tatarze. I po chwili zabieram się za krojenie w kosteczkę mojego łososia. Następnie wjeżdżę na moją dechę wcześniej zamarynowany imbir. Pomału zaczynam przygotowywać się do doprawienia i poskładania mojego tatara, a do tego będę potrzebował sos sojowy, togarashi, oliwa z oliwek, piklowane chili, krem z awokado. Więc pora zabrać się za doprawienie. A zacznę od szczypiorku, imbiru oraz oliwy. Następnie wjeżdża togarashi oraz sos sojowy. Wszystko dokładnie mieszam i moją rybkę zaczynam wykładać na chrupka ryżowego. Zaraz po tym dekoruję moją rybę piklowanym chili, kremem z awokado, a na koniec ścieram ser i dekoruję tatara ziołami z parapetu. Kochani, mam nadzieję, że tatar Wam się podobał. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!